Dzień dobry, witajcie. Pomyślałem, że dzisiaj pokażę Wam samochód, który niedawno trafił do naszej oferty. Mowa tutaj o tym BMW X7, które jest dosyć wyjątkowe z pewnych względów. Dzisiaj w troszeczkę innych okolicznościach Wam ją zaprezentuję. Wyjechałem na tyły obiektu, z przodu się sporo dzieje. Mamy w tym momencie klientów na salonie, jest duży ruch i tutaj jest jedyne miejsce, gdzie mam spokój, by Wam ją zaprezentować. Także może nie jest zbyt okazale, ale przynajmniej jest spokojnie. Wracając do tematu, BMW X7 w wersji 4.0D X-Drive 340 koni. Samochód z 2021 roku, samochód z polskiego salonu, samochód bezwypadkowy, bezszkodowy w oryginalnym lakierze i z przebiegiem, słuchajcie, i to jest pierwsza jego z takich unikatowych cech, z przebiegiem 33 tysięcy km. Auto jest prawie nowe i ma również pakiet kolor lakieru z palety indywidualnej Phytonic Blau. Kapitalnie się on prezentuje. Zobaczcie, naprawdę pięknie, pięknie, zwłaszcza w słońcu wygląda. Więc ci z Was, którzy są bardziej wprawieni i którzy się orientują w X7, pewnie od razu pomyśleli, ale ten samochód nie ma pakietu M, jak to tak? Słuchajcie, no to prawda, 90% X7 dostępnych na rynku wtórnym to są samochody z pakietem M, pełna zgoda. Natomiast ten samochód nie ma pakietu M, ale on jest w pakiecie Pure Excellence. To jest pakiet zewnętrzny, stylistyczny, który był po prostu tym odpowiednikiem eleganckim dla pakietu M. I równie drogi był i był dostępny tylko przez pewien okres czasu. On jest już niedostępny w X7, co czyni ten samochód tym bardziej wyjątkowym, bo to jest po prostu taki pakiet stylistyczny właśnie a la M, natomiast w wersji tej bardziej ekskluzywnej, eleganckiej. Obejmuje właśnie wzór felg, przednie zderzaki z tymi chromowanymi wstawkami i tak dalej, i tak dalej. Również te chromowane listwy boczne, nazywa się to Pure Excellence. Samochód prezentuje się bardzo ładnie, bardzo elegancko w tym wydaniu. I właśnie ze względu na ten pakiet jest wyjątkowy, bo raz jeszcze powtórzę, 90% X7, jak i jeden mąż, wszystkie są w pakiecie M, a takiego samochodu w Pure Excellence, no, ze świecą szukać, jest ich bardzo, bardzo mało. Także to jest drugi element, który ją wyróżnia, ponad to, że ma tylko 33 tysiące kilometrów przebiegu. Z istotnych informacji, samochód ma również gwarancję do marca 2025 lub 200 tysięcy kilometrów i darmowy pakiet serwisowy do marca 2027. Także wszystkie przeglądy w BMW będą darmowe. Odnośnie wersji silnikowej 4.0D, to jest moja obiektywna, subiektywna opinia. Przepraszam, nie obiektywna, subiektywna opinia. Nie trzeba się z nią zgadzać, natomiast uważam, że samochód w tej wersji, zobaczcie, jak pięknie wygląda w słońcu, teraz słoneczko nam wyszło, ten lakier kapitalnie się prezentuje. Natomiast w tej wersji właśnie 4.0D uważam, że to jest złoty środek pomiędzy 3.0D, tym słabszym, który też sobie świetnie radzi. Osobiście też jeździłem takim samochodem, fantastyczny, a pomiędzy M5.0D. M5.0D no, to jest ta topowa na trzech turbinach, natomiast ona czasem bywa kapryśna pod względem, jakby to powiedzieć, awaryjności. A 4.0D to jest taki złoty środek pomiędzy 3.0D właśnie a M5.0D. Fantastycznie się tym samochodem jeździ i mocy jest aż za nadto. I teraz kolejna cecha, która wyróżnia ten samochód, to jest wyposażenie. Auto jest naprawdę wyposażone, słuchajcie, kapitalnie. Ma nawet trzeci rząd siedzeń podgrzewany, bo oczywiście jest to 7-osobowy samochód, ale pozwólcie, że tak pokrótce na prędce przelecę z Wami to wyposażenie.
Mamy reflektory laserowe, więc topowe reflektory, jakie tutaj wychodziły. Mamy grill tutaj z tymi żaluzjami, roletami, które się automatycznie zamykają, otwierają. System kamer 360 stopni, aktywny tempomat, komplet asystentów jazdy. Wszyscy dostępni, asystent pasa ruchu, martwego pola i tak dalej. Mamy również, co nie jest oczywistym wyposażeniem, układ hamulcowy M. Zobaczcie, te tarcze hamulcowe, no to wygląda, wszystko jest bardzo świeżo z tytułu przebiegu. Aha, bardzo istotna kwestia. Teraz założyliśmy dopiero co nowe opony. Zobaczcie, są zupełnie nowe. One mają może ze 100 km przebiegu. Pirelli. Także samochód dostał zupełnie nowe opony. Myśmy teraz je założyli. I mimo tego, że to jest diesel, również ma na wyposażeniu układ wydechowy M Sport. Także to jest kolejny fajny element wyposażenia. Dosyć nieoczywisty. Natomiast takim chyba najciekawszym wyposażeniem, które w tym samochodzie znajdziemy, jest system zawieszenia skanującego drogę Executive Drive Pro. Wydaje mi się, nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że w momencie, gdy ten samochód był konfigurowany, to był chyba najdroższy dodatek, jaki można było do tego samochodu sobie wziąć. Czyli właśnie tam mamy te kamery, które skanują nam drogę przed samochodem i zawieszenie przygotowują do zbliżających się warunków drogowych. Słuchajcie, kapitalna opcja. Auto prowadzi się po prostu jak poduszkowiec, płynie po tej drodze, a jeszcze to wszystko, żeby było mało, jest sparowane ze skrętną tylną osią, czyli zintegrowanym układem kierowniczym. Także auto, mimo gabarytów, prowadzi się bardzo, bardzo lekko. Naturalnie mamy bezkluczykowy dostęp. Mamy również automatyczne domykanie drzwi. No i środek. Mam nadzieję, że to słonko nam tutaj nie zaburzy tego, bo troszeczkę pewnie będzie się tutaj nas razić. No i środek również mamy z pakietu Pure Excellence. I wyposażenia też jest tutaj, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo. Nawet są fotele z masażem. Dosyć rzadko się to trafia w tych X7-kach. Nagłośnienie Harman Kardon. Fotele z masażem komfortowe. Naturalnie jest tu 5-stopniowa pneumatyka sprzężona z tym zawieszeniem Executive Drive Pro. Uchwyty na kubki są podgrzewane, schładzane, wentylowane fotele podgrzewane, wyświetlacz head-up, kamery 360 stopni. Podsufitka jest z Alcantary, to jest szara Alcantara, jest panorama. Zobaczcie, z tyłu mamy również elektrycznie regulowane fotele. Oświetlenie ambientowe to rozszerzone, tylne fotele są podgrzewane, klimatyzacja jest czterostrefowa. Również mamy miękkie zagłówki, takie podusie na tej tylnej kanapie. No i jeszcze pokażę Wam bagażnik. Oczywiście machnięciem nogą go sobie otworzyłem. Charakterystyczny dla X7 dwudzielny bagażnik. Wybaczcie to. Zapomniałem tego wcześniej. To jest taka gumowa mata. Zapomniałem tego wcześniej zdjąć. Oczywiście jest to samochód siedmioosobowy i te fotele nam się. Ciekawe, czy sobie poradzę jedną ręką. Poradzę sobie. No, tylko pokazuję, jak. Ale muszę się tu wdrapać, co nie jest takie proste. Dałem radę. Wybaczcie, spontan. Zdjąłem teraz roletę. No i możemy sobie, zobaczcie, trzeci rząd foteli. Wszystko oczywiście odbywa się automatycznie za pośrednictwem jednego przycisku. O tutaj. A nam tylko zostaje rozłożenie zagłówka. I żeby nie być gołosłownym, zobaczcie, nawet trzeci rząd foteli ma podgrzewane siedzenia. Mało tego, klimatyzacja jest pięciostrefowa. Naprawdę, dawno nie mieliśmy tak wyposażonej X7. Samochód ma H-kolowniczy. Również nie wiem, czy się teraz wysunie. Wysunie się. Tak jest, automatycznie zwalniany H-kolowniczy.
Co my tutaj jeszcze mamy? To są dwa przyciski, które... Teraz tego nie będę robić, bo to będzie zajmować chwilę. Natomiast wystarczy, że wciśniemy to, wszystkie fotele nam się rozłożą, a wciskając to zwiększy się maksymalnie przestrzeń bagażowa, czyli fotele się złożą. No i tak to wygląda w praktyce. Też mamy system opuszczania tylnej części pojazdu ułatwiający załadunek. Jeszcze Wam pokażę kabinę od strony pasażera. Odcinek kolanowy naturalnie wyjeżdża. Deska rozdzielcza oprzyta jest skórą syntetyczną. To jest ten rozszerzony pakiet skórzany. Nawet fotel pasażera ma system masażu. Tak to wygląda od strony pasażera. Piękny samochód. To jeszcze go uruchomię. Zaprezentuję Wam przebieg. Wow, ale ciepło. Powiem Wam, że teraz jak słońce wyszło, to zrobiło się naprawdę ciepło. I przebiegu mamy, uwaga, ile dokładnie? Dokładnie mamy 33 394 kilometry. Także bardzo mały przebieg. Naturalnie Apple CarPlay, Android Auto, wszystko to jest dostępne. System kamer 360 stopni również z autonomicznym parkowaniem. Fotele wentylowane, tego tutaj jest mnóstwo. Auto jest bardzo bogato wyposażone. Także ma aplikacje ceramiczne wnętrza, tak zwane Crafted Clarity. No, prezentuje się to bardzo, bardzo ekskluzywnie. Słuchajcie, no chyba tyle. To, co chciałem Wam pokazać, już zrobiłem. Naturalnie samochód posiada także kluczyk cyfrowy. On jest jeszcze zafoliowany, nieużywany od nowości był. Tutaj sobie możecie sprawdzić stan samochodu, zasięg, ile macie paliwa, czy auto jest zamknięte, czy szyby są zamknięte, czy nawet wjechać i wyjechać z miejsca parkingowego. Także taki kluczyk również jest w zestawie. Podsumowując, BMW X7 4.0D 340 koni z 2021 roku, krajowe, bezwypadkowe, na gwarancji, w dosyć unikatowym pakiecie stylistycznym Pure Excellence, z kapitalnym wyposażeniem i w doskonałym stanie, z nowymi oponami. Samochód będziemy sprzedawać na fakturę VAT-owską, pełną fakturę VAT-owską, a jego cena to 435 tysięcy złotych, co biorąc pod uwagę to, jaki to egzemplarz i jak niewielki ma przebieg, uważam, że jest kwotą dosyć atrakcyjną. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Pozostałe szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej www.samochodysklasa.pl. Trzymajcie się. Cześć.